Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Pogawędek na Pięciolinii. Jesteśmy, jak zawsze, w Domu Kultury Zacisze w Warszawie. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o instrumentach, rozmawialiśmy także o rytmie i jaką funkcję pełni w muzyce. Przed nami kolejna fascynująca muzyczna podróż, na którą serdecznie zapraszam. Jeżeli jednak nie oglądaliście poprzednich odcinków, są one dostępne na naszym kanale YouTube. A teraz zaczynamy! W dzisiejszej muzycznej podróży towarzyszyć nam będą muzycy, których znacie z poprzednich odcinków. Monika, Ela, Filip i Michał. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co różni poszczególne utwory i jaka muzyka tak naprawdę jest, jaka potrafi być, a czym potrafi nas czasami zaskoczyć. Michale, jaka może być muzyka? Na przykład szybka. Albo wolna. Może muzyka dawna i współczesna. Może być smutna i wesoła. Pozwólcie jednak, że zajmiemy się podstawowymi różnicami, czyli muzyka może być głośna, może być cicha, może być szybka, może być wolna, może być też wesoła i smutna. Nie wiem, czy zgadzacie się z tym, żebyśmy porozmawiali tylko o tym dzisiaj. Tak, oczywiście. Tak jest. Dobrze, w takim razie pójdziemy po nasze instrumenty i za chwilę wracamy do dźwięków. Powiedzieliśmy przed chwilą, że muzyka może być albo wesoła, albo smutna. Mamy na to dwa bardzo takie specjalistyczne określenia, czyli dur i mol. Dur to są melodie, które nas rozśmieszają, a mol to takie, przy których robi nam się trochę smutno. Zobaczmy, jak to działa w praktyce. Poproszę naszych muzyków, żeby zagrali dla nas akord C-dur. Od razu widać, że jest to akord wesoły, patrząc na ich miny. A teraz zagrajcie C-moll. Zrobiło się zdecydowanie smutniej. W tym wypadku prawdopodobnie niezbyt dużo dźwięków musimy zmienić. Ile dokładnie, to chciałbym, żebyście zobaczyli na naszym eksperymencie. Popatrzcie na nasz kwartet i zobaczcie, który z muzyków tak naprawdę zmienia dźwięk? Mm.
Tak naprawdę jeden dźwięk różni tonację durową od molową w tym akordzie i oczywiście ten dźwięk grała Monika. Jest jeden taki utwór, który znam, w którym wystarczy zmienić jedną nutkę, żeby z wesołego, czyli durowego, stał się molowy. Znacie doskonale tą piosenkę? Posłuchajcie. To był oczywiście Wlazł kotek na płotek w tonacji durowej. A jak zmienimy jeden dźwięk, będzie w molowej, czyli smutny. Porozmawiajmy teraz o dynamice, czyli o cicho i głośno. Na określenie tych dwóch zjawisk używamy słów włoskich, które ukryte są w słowie fortepiano, czyli fortepian. Pierwsza połówka forte to jest głośno, a piano to jest cicho. Michale, jak musisz zagrać, żeby było forte? Muszę użyć więcej siły i na przykład zagrać całym smyczkiem. Pokażesz nam? A czy żeby było piano, też będziesz grać całym smyczkiem, czy to będzie trudne? No, tutaj raczej na odwrót, czyli używam mniej siły i zagram krótszym smyczkiem. Zobaczmy zatem, jak forte i piano brzmi i wygląda w Marszu Radeckiego. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania zajmijmy się muzyką szybką i muzyką wolną. Które z tych utworów lubicie grać najbardziej? Wolne czy szybkie? Ja lubię wolne. Zgadzamy się. Szybkie i rytmiczne. Ela, dlaczego wolne? Może dlatego, że nie muszę tak bardzo pracować jak przy szybkich. A czyli przy szybkich utworach Michał lubi grać szybkie, bo lubi po prostu się porządnie zmęczyć. Tak, to taki fitness. Cudownie, szybkie utwory i fitness. To jest świetny sposób. Nie trzeba biegać, można po prostu grać szybko. Monika, ty powiedziałaś, że wolisz szybkie? Szybkie. Lubię, po prostu lubię szybką muzykę, bo jest taka dynamiczna, pobudza do życia i to lubię. No właśnie, to jest ciekawe. Słuchajcie, posłuchajmy kołysanki Johannesa Brahmsa, która jest właśnie spokojna i która tak naprawdę pomaga nam zasypiać, pozwala się uspokoić. I dzięki temu robi się nam błogo i śpimy.
Na koniec naszego spotkania utwór szybki, czyli ten specjalnie dla Michała i Moniki, a będzie to fragment serenady Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta. Do zobaczenia. Thank you.